Cześć. Mój kanał zniknął z YouTube'a. Mówię o tym kanale Tomasz Samołek. Ten kanał, na którym teraz jesteśmy, to jest kanał, który stworzyłem dzisiaj rano. Dlatego, żeby Was poinformować o tej sytuacji, która się wydarzyła. Oraz nie ukrywam, od razu prosić o to, żebyście subskrybowali i udostępniali ten kanał. Bo być może będzie tak, że to właśnie na tym kanale od teraz będziemy się spotykać, ale o tym w ogóle za chwilę. Najpierw informacja o tym, co się stało z moim kanałem. Wyglądało to następująco, postaram się skrótowo to opisać. W piątek 18 listopada około godziny 23 dostałem takie powiadomienie na no, maila po prostu, na swoje konto na Gmailu, że, ktoś popro że poprosiłem ja niby o kod weryfikacyjny z wejścia na mojego maila, który umożliwiał mi wejście na mojego maila. No i to była taka lampka, taki sygnał, że coś się może dzieje. Zapytałem mojej żony czy wchodziła na konto. Okazało się, że nie wchodziła i weszliśmy od razu na kanał zobaczyć co, co się tam dzieje. Okazało się, że kanał zmienił nazwę na Tesla Live. Zmienił też nick, została usunięta strona główna. Na głównym kanale była prowadzona transmisja ze zbiórką pieniędzy na której to był Elon Musk puszczony, który chyba, nie wiem, nie oglądałem tej transmisji, ale no wiem, że to była zbiórka pieniędzy. I co? I sporo filmów e, po, zostało usuniętych. E, odpadło też, e, odeszło około 2-2,5 tysiąca subskrybentów. Myślę, że to z tego powodu, że po prostu zobaczyli, że zaczyna im się wyświetlać Wam. Myślę, że ktoś z Was mógł mieć taki przypadek, wyświetlać się pusty komunikat, że e, Tutaj jakiś subskrybują kanał, w którym jest transmisja na żywo i jest Elon Musk, więc dali, daliście być może część z Was Ansuba, co jest w ogóle oczywiste i zrozumiałe. I co? I oczywiście od piątku do przez całą sobotę rozpocząłem jakieś działania, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. No, i nie chcę Was zawalać jakimiś przeróżnymi informacjami, co tam robiłem, natomiast uważam, że wykorzystałem wszystkie możliwe środki. Nieocenioną pomocą było dla mnie wsparcie wielu, wielu osób, które dały mi kontakt bezpośredni do osób z Google'a czy z YouTube'a, i z nimi też już się kontaktowałem. Seria, jakbym chciał teraz wymieniać w ogóle osoby, portale, które mi pomogły, to myślę, że bym kogoś zapomniał. Mam nadzieję, że w jakimś poście podsumowującym tą sytuację kiedyś e, to zrobię. W każdym razie dostałem kontakt do e, tych ludzi z Gogla, których poinformowałem o tej sprawie. No ale wiadomo, e, sytuacja wyglądała też tak, że to się stało w piątek wieczorem, sobota, niedziela, e, weekend, ludzie nie pracują, i zresztą jak się później okazało. Jak się dowiadywałem od przeróżnych ludzi, to jest y, bardzo typowa rzecz, y, no, jeśli chodzi o takie ataki hakerskie, y, takie przejęcia konta. No bo co? No bo wtedy jak najwięcej można zdziałać przez tą sobotę, przez tą niedzielę. Y, można, nie wiem, no, nie do końca wiem, na czym polegało to do, teraz, y, ten zysk z ukrynięcia tego kanału. Być może właśnie na tej zbiórce pieniędzy. Prawdopodobnie już kiedyś taki miałem przypadek. To też się zbiega jakoś, jeśli chodzi o daty, z moim przelewem z reklam z AdSense, czyli z reklam z YouTube'a. Kiedyś miałem taką przygodę, że ktoś mi się włamał na konto i zmienił numer konta bankowego. No i przelew za miesiąc dany, przeszedł do danej osoby, więc wydaje mi się, że to też, nie wiem, to jest już podkreślam bardzo wyraźnie jakieś przypuszczenie nie mam w ogóle za to żadnych dowodów. I co? No, i tak minęła sobota. Później nadeszła niedziela, w której już po prostu nic nie robiłem, bo byłem bezradny. Myślę, że ważna jest informacja taka, że jakieś 4-5 maili wymieniłem z YouTube'em, z supportem angielskim, w których nic nie padło jakoś konkretnego, takie rzeczy w stylu prosimy o cierpliwość, i tak dalej. No, i w niedzielę kanał został usunięty to znaczy zniknął z YouTube'a, może to jest lepsze określenie, bo nie wiem dlaczego został oczywiście us usunięty. Być może było tak, że sam YouTube go usunął, bo zaczął coś przy tym robić, odzyskiwać to moje konto. Być może ludzie zgłaszali jakiś skam, jakieś oszustwa w związku z tą zbiórką i YouTube też jakby z automatu zablokował to konto. A być może było tak, że haker, czyli no ta hacker, czy osoba, która przejęła ten kanał, Um, usunęła samo to konto. Nie jest mi to wiadome. Być może się o tym dowiem później. Um, I co? I może co dalej i jakie są rokowania? Bo rozmawiałem z wieloma osobami, później też czytałem, jak pewnie wiem, że większość z Was też, część z Was, um, o tym jakie są rokowania, jak taki kanał się odzyskuje. I ja nie ukrywam, że wciąż mam dużą nadzieję, że ten kanał zostanie odzyskany, bo jednak bardzo dużo ludzi, myślę, że większość, mówi mi, że to się dzieje. To znaczy, że YouTube ma jakieś kopie zapasowe, backupy i wraca do pewnego jest w stanie odtworzyć ten kanał od zera. To mi bardzo dużo osób mówiło. Na minus sytuacja wygląda taka, że jest taka, przemawia za tym, że kanał został, ten sposób weryfikacji dwuskładnikowej, którą miałem ustawioną, czyli najpierw mail, później telefon, został też zmieniony przez osobę, która to przejęła, bo jak ja chciałem się zalogować, to jako jedyna metoda weryfikacji było wprowadzenie takiego klucza zabezpieczającego, o tym jeszcze na końcu powiem. I na tym polega trudność. To jest podobna jakaś nowość, którą się oni zmagają, i przez to nie mogę dostać jakiejś stuprocentowej gwarancji, że ten kanał e, wróci. Mm, więc na to jakby się się. I jeżeli się pytacie, jeszcze jak się czuję, to oprócz tej nadziei, to się czuję trochę dziwnie, no bo jednak e, minęły dwa dni i. E, no i jakby nie ma kanału. Był kanał i nie ma. I to jednak jest było dla mnie dużo pracy poświęconej przez wiele lat. Yy, trochę nie myślę jeszcze co dalej będzie, yy, jak będzie ten kanał wyglądał, czy w ogóle co będę robił w najbliższym czasie. Teraz skupiam całą energię na tym, na odbieraniu pewnie telefonów dzisiaj przez cały dzień. I, yy, no i ogarniam tej sprawy, żeby to wróciło. I jeszcze jedną rzecz, którą czuję to w ogóle taką wdzięczność wielką. Yy, to naprawdę jest taka rzecz, która Nigdy nie zostanie usunięta czy schakowana, że bardzo dużo ludzi, przede wszystkim patronów na mojej grupie, którym bardzo dziękuję, z którymi no, wszystko, co tam się wydarzyło, takie wsparcie, mnie i pocieszanie to jest w ogóle czegoś, czego nigdy nie zapomnę. Bardzo mi pomogli też osoby spoza patronatu, tak jak powiedziałem, bardzo dużo znanych osób i to jest, jestem za to bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że jeszcze to jakoś podsumuję. Hmm, za to jestem Wam bardzo wdzięczny. No i co? I to jest nowy kanał na ten moment. Jeżeli przez tydzień się nic nie wyjaśnię, to pewnie opublikuję tutaj następny odcinek. Jeżeli chcecie, jeżeli te treści były dla Was ważne, to pomóżcie w jego. Odbudowaniu tego kanału wysyłajcie go, może znajomym, którzy kiedyś oglądaliście ten kanał. Wysyłajcie, może do instytucji, z którymi kiedyś coś robiłem, do ludzi przeróżnych, których chcecie po prostu. Oczywiście to jest prośba, róbcie to wy w wolności. Przycisk subskrybuj czerwony teraz jest bardzo pomocny, bo to. Pozwala budować zasięgi, pozwala mi też ze względu na różne algorytmy YouTube'a ten kanał trochę podbić z takiego niebytu, od którego zaczynałem parę lat temu. I wydaje mi się, że jeszcze jedna taka dobra rzecz, jak mamy, korzystam z Waszej uwagi to bezpieczeństwo. Ja się oczywiście na tym nie znam, choć przez ostatnie myślę, dwa dni myślę, że trochę zgłębimy, zgłębiłem temat. No, bo moi drodzy okazuje się, że i weryfikacja dwuetapowa na koncie, i zmienianie co miesiąc, czasami co dwa tygodnie, dwa tygodnie regularne hasła i wpisywanie haseł, które nie są hasłem 1, 2, 3, 4, tylko ciągiem cyfr, liter i znaków specjalnych 15, 20 takich znaków specjalnych i niezapisywanie tych haseł na mailach różnych. Niewysyłanie komuś w messengerach, nigdzie na komputerze nie zapisywanie tego. To wszystko i wiele jeszcze innych rzeczy, jak się okazuje, nie wystarcza, żeby być, uchronien, być no ustrzec się ataku hakerskiego, przejęcia konta, bo ja wszystkie te rzeczy bardzo dbałem, wiedziałem, że, że to jest ważne. Jak się okazało, czy nie wiedziałem, wiem, że wielu z Was o tym wiedziało, że trzeba mieć. Żeby już standard, nie, może nie standardem, ale że często wykorzystuje się już takie klucze zabezpieczające, które może tutaj wam wyświetlę. I podziękuję Wam w ogóle, myślę, że pa parę artykułów o tych te, na te, te, które się natknąłem, czytając o tym bezpieczeństwie. E, te klucze oczywiście ja też kupiłem. E, no i jak ten kanał wróci, i w ogóle ten kanał już będę zabezpieczał w taki sposób. I cóż, myślę, że to tyle. Czekajcie na jakieś wieści na Facebooku, tutaj na tym kanale, na mojej na Instagramie, na jakichś różnych innych mediach. No i tyle. Trzymajcie się, miejcie się jak najlepiej. Cześć.